Ja byłam na urlopie zdrowotnym. Po wyjściu ze szpitala dostałam urlop zdrowotny, tak zwany z karty nauczyciela, dla poratowania zdrowia, roczny urlop zdrowotny. I w tym czasie zrobiono postępowanie dyscyplinarne, żeby niby rada pedagogiczna i dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą o usunięcie mnie ze szkoły. Wiadomo, że to służba bezpieczeństwa nakazała, bo się dowiedziałam o usunięcie ze szkoły. No i potem były te zarzuty, które tam zostały przedstawione, że niby krzyczałam hasło precz z czerwonymi świńmi, że propagowałam hasła faszystowskie, jeśli chodzi o Katyń, że powielałam kłamstwa niemieckie, faszystowskie o zbrodni katyńskiej, pisałam artykuły na ten temat, że nie wzięłam udziału w Akademii z okazji rewolucji październikowej, co było nieprawdą. Kazał mi dyrektor przygotować Akademię z okazji rewolucji październikowej wraz z klasą. Ja panu dyrektorowi powiedziałam, że nie chcę tej Akademii przygotowywać. Wolę w tym czasie, niedługo miało być, bo to w listopadzie wtedy obchodziliśmy Dzień Nauczyciela, że wolę przygotować Akademię z okazji Dnia Nauczyciela. No i dyrektor nie chciał się zgodzić. Na drugi dzień poszłam do niego do gabinetu i powiedziałam, że panie dyrektorze, ja przygotuję tę Akademię z okazji rewolucji październikowej, ale żeby pan dyrektor nie pożałował tego. No i przyszedł pan dyrektor do pokoju nauczycielskiego i mówi, no zmienił zdanie, że ja lubię ciekawe akademie przygotowywać, to ja przygotuję akademię z okazji Dnia Nauczyciela, a koleżanka dyrektor Kamieńska z okazji rewolucji październikowej. Ona wtedy była zastępcą dyrektora, a wcześniej była u nas pierwszym sekretarzem partii. No i tyle było mojego udziału w tej akademii, a musiałam brać udział we wszystkich akademiach, jeśli byłam w tym dniu w szkole i miałam lekcje. No więc to zmieniono. Co jeszcze? No bardzo dużo takich, no chociażby, że wykpiwałam pojęcie, jeden z zarzutów, wykpiwałam pojęcie moralności socjalistycznej. I to też było nieprawdą. My musieliśmy uczestniczyć w otwartych zebraniach partyjnych. No i tak, raz się wymigałam, bo szłam do lekarza. Innym razem nie miałam lekcji, więc sobie poszłam do domu, nie musiałam siedzieć. Ale zrobiono zebranie partyjne, otwarte w tym czasie, kiedy miałam lekcje. Więc młodzież była zwolniona do domu, a ja musiałam być w szkole. I temat, nasza koleżanka dyrektor Kamieńska była lektorem Komitetu Wojewódzkiego w tym czasie i na temat moralności socjalistycznej był wykład dla nauczycieli. Pamiętam, że to byli nauczyciele naszej szkoły i z 5. liceum, bo to, które mieściło się w Ochojców, musieli też wtedy chyba przyjść. Chociaż jak mówię, no, też pamięć mnie zawodzi. I potem było, po tej jej prelekcji, były pytania, wolne głosy, dyskusja była. No i taka była przeraźliwa cisza, bo wszyscy w buncie, ci którzy musieli być na tym, a u nas zresztą było tylko paru członków partii, tylko chyba ta Halina i paru emerytów w tym czasie. W każdym razie, że wszyscy milczeliśmy i nagle ja podniosłam ręki tak, z ulgą ona odetchnęła, no proszę bardzo, koleżanko Baranowska. No ja im zrobiłam wykład na temat filozofii, etyki, moralności. Normalny, merytoryczny wykład. I powiedziałam, że nie istnieje coś takiego jak moralność socjalistyczna czy kapitalistyczna. I właściwie mówiłam na temat etyki,
gdzie pojęcie etyka rozwinęła się dopiero z końcem XIX wieku. No i nie wykpiwałam tego pojęcia, ale powiedziałam, że nie istnieje. Mówiłam chyba przez pół godziny, duże brawa dostałam i na tym się skończyło. I to wyciągnęli mi po paru latach, jak mnie wyrzucano ze szkoły. A muszę jeszcze powiedzieć, że u nas była taka, to się nazywało wtedy frontalna wizytacja i ocena pracy niektórych nauczycieli, i to robiło kuratorium. I ta wizytacja u nas była w czerwcu, albo w maju, przepraszam, w maju. I pani, która wizytowała i mnie, i moje lekcje, i ja jeszcze w bibliotece pracowałam, miałam cały etat bibliotekarza i pół etatu polskiego. Powiedziała, że ze wszystkich nauczycieli to najbardziej ja jej się podobam, jako nauczyciel i jako bibliotekarz, i otrzymałam bardzo dobrą ocenę pracy zawodowej na dzień tam chyba 10 czerwca 80 roku. I wytypowano mnie do nagrody ministra. A potem nagle stałam się złym nauczycielem. Jeszcze pracowałam, przyszłam we wrześniu do szkoły, pracowałam we wrześniu, w październiku, a już w listopadzie przeszłam do pracy w zarządzie Solidarności. Więc nie mogłam w ciągu 2 miesięcy z tego bardzo dobrego nauczyciela zepsuć się. Wiem, że wycofano ten wniosek o nagrodę ministra dla mnie. No i nagle stałam się tym złym nauczycielem, który nie może pracować w socjalistycznej szkole. Także odbyła się rozprawa sądowa. Ja na te zarzuty odpisałam, ale być może, że bardzo złośliwie wykpiwając to wszystko, bo wiedziałam, że absolutnie nie mam żadnej szansy. Więc przynajmniej na tym papierze napisałam to, co myślę o wszystkim. Po czym były zeznania świadków, nikt nie słuchał osób, które pozytywnie o mnie mówiły, że byłam bardzo dobrym nauczycielem, że byłam lubiana przez młodzież, tylko no właśnie pierwszego sekretarza partii, kogoś tam jeszcze wysłuchiwano, tam 2 czy 3 osoby takie, które należały do partii, przesłuchano też. Nic takiego też nie mogły mówić złego o mnie. W zasadzie te zarzuty potwierdzali, chociaż pierwszy sekretarz partii nawet dosyć pozytywnie o mnie mówił. No mimo to zostałam dyscyplinarnie zwolniona z pracy i potem odwołałam się, ponieważ papier jest cierpliwy, wiedziałam, że nie mam szansy, ale odwołałam się do komisji dyscyplinarnej przy ministrze oświaty. Odwołałam się, no oczywiście też złośliwie. Wykpiłam całe postępowanie, powiedziałam, że właśnie to przypomina mi czasy stalinowskie. No ale musiało się odbyć to postępowanie, pojechałam do Warszawy, no i znów zebrała się wielka komisja, tam oskarżyciel mnie oskarżał, grzmiał na mój temat. Ja się potem miałam, nawet się nie broniłam za bardzo, ale miałam później ostatnie słowo. I mając ostatnie słowo, chyba ze 2 godziny mówiłam. Nie mogli mi przerwać, bo tak jak w sądzie oskarżony może mówić, tak samo i ja. No i tam jechałam. Niesamowicie, bo jeszcze mi zarzucono, czy ja pamiętam, bo ja powiedziałam, że pamiętam te czasy, kiedy AK-owców prześladowano, takie hasła, AK zapluty każe reakcji. Ja mówię, dzisiaj mnie też w ten sposób sądzi się, pamiętam takie, skąd ja pamiętam? Ja mówię, sama widziałam jako dziecko, takie na przykład prezydenta Tite przedstawiano jako Tito, coś faszysta, i tak pieniek i siekiera ociekająca krwią. Ja mnie to z dzieciństwa pamiętam. W każdym razie no bardzo tam ostro wypowiadałam się, wiedząc, że nie mam szansy, żeby uchylono ten wyrok. No i oczywiście zostałam wyrzucona z pracy dyscyplinarnie, z
prawem na ileś tam lat pozbawienia wykonywania zawodu. Pamiętam, że chyba jedna z tych pań, która była w tej komisji dyscyplinarnej, dwóch mężczyzn i jedna kobieta, tak podeszła do mnie i ze współczuciem mówi, no będzie mogła się później starać o przywrócenie, bo widzę, że pani kocha ten zawód, że po tych latach banicji będę mogła starać się o pracę i przywrócenie. Powrót do pracy w zawodzie nauczyciela. I tak trochę jestem zdenerwowana, gdy mówię o tym, a ja jej tylko odwracając się do całej komisji, ja mówię, że bardzo dziękuję pani za słowa pocieszenia i cieszę się, że nie żyję w średniowieczu, bo już bym płonęła na stosie. I odwróciłam się na pięcie i wyszłam.